kolejnym odcinku omówimy sobie prawo Archimedesa. Archimedes żył jeszcze przed naszą erą i był niezwykle efektywny w swoim działaniu. Między innymi jemu zawdzięczamy fakt, że obliczył, ile wynosi liczba pi. Był konstruktorem wielu maszyn prostych, między innymi skonstruował katapultę. A najbardziej użyteczne chyba urządzenie, które wymyślił, to była śruba Archimedesa, która wiele lat służyła do tego, wieki całe służyła do tego, żeby pompować wodę ze statków. Jeśli chcemy sobie wyprowadzić prawo Archimedesa, to dobrym punktem wyjścia jest następująca analiza. Załóżmy, że mamy pewne naczynie i w tym naczyniu znajduje się wybrany element, wybrana objętość. Ta objętość wody jest zawarta między odcinkami na osi Y1 i Y2 i załóżmy, że w to miejsce wstawiamy ciało, które zanurzamy do tej cieczy. I teraz, jak wiemy, na to ciało ze strony cieczy będzie działało ciśnienie i okazuje się, że ciśnienie, które działa na górną i na dolną powierzchnię, nie jest takie samo, co wynika z faktu czy z definicji ciśnienia hydrostatycznego. A więc jeśli sobie będziemy analizować diagram sił, jakie działają na to zanurzone ciało, to możemy wyróżnić następujące siły. Siła, która jest oznaczona to jako Q, czyli ciężar tego ciała. Następnie siła, jaka działa na górną ściankę, oznaczona tutaj jako F1, oraz siła, jaka działa na dolną ściankę, oznaczona jako F2. F2 jest większa od F1, ponieważ F2 jest związana z ciśnieniem działającej na dolną powierzchnię, a wiemy, że ciśnienie jest tutaj wyższe, aniżeli ciśnienie, które jest na wysokości Y1. A więc, korzystając właśnie z faktu, że ciśnienie na wysokości Y2 to jest P2, jest równe ciśnieniu na wysokości Y1, czyli P1 plus ciśnienie hydrostatyczne rho gh, gdzie h jest równe Y1 minus Y2, to możemy zapisać sobie siłę, jaka działa, zamiast ciśnienia zapisać sobie siły, jakie działają właśnie na to ciało, na powierzchnię górną i na dolną. Czyli zamiast ciśnienia P2 piszemy F2 przez powierzchnię przekroju poprzecznego A i zamiast P1 F1 dzielone przez A. Rho gh zostaje. No i dalej stąd możemy pomnożyć obydwie strony równania przez A. No i otrzymamy następujące. F2 równa się F1 plus rho gh razy A. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że tym ciałem zanurzonym jest walec, który ma wysokość h i pole przekroju poprzecznego a, no to h razy a to będzie objętość tego walca, czyli możemy napisać, że f2 minus f1 jest równe rho razy g razy h. Co oznacza rho w tym równaniu? Rho to jest przecież gęstość cieczy, g przyspieszenie ziemskie, a v to jest objętość tego ciała zanurzonego w cieczy. A więc możemy sformułować już teraz prawo Archimedesa. Wypadkowa siła, która będzie działała na to ciało, będzie siłą skierowaną do góry. F2 jest większe niż F1. Wypadkowa siła działająca na ciało nazywa się siłą wyporu Archimedesa i jest równa dokładnie ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało, bo to jest ciężar cieczy wypartej, dlatego że to jest gęstość cieczy razy przyspieszenie ziemskie i razy V. Rho razy V to jest masa cieczy razy G, to jest ciężar wypartej cieczy. I to jest sformułowanie właśnie prawa Archimedesa. Przeanalizujemy teraz sytuację, co się dzieje, kiedy ciężar ciała jest większy od siły wyporu Archimedesa, albo kiedy jest mniejszy, lub też kiedy jest porównywalny. Zaczniemy od sytuacji, kiedy ciężar jest większy od siły wyporu Archimedesa, a więc w takiej sytuacji oczywiście ciało po zanurzeniu będzie się poruszać ruchem przyspieszonym w dół i osiądzie na dnie naczynia. Jak sobie zapiszemy, korzystając właśnie z prawa Archimedesa,
wartość siły wyporu i ciężar, no to widzimy, że jeśli Q jest większy od V, to możemy zastąpić to równanie następującym. Gęstość ciała razy G razy V, czyli masa ciała razy przyspieszenie ziemskie, i to, jeżeli taka sytuacja jest, musi być większe od właśnie siły wyporu, czyli gęstość cieczy razy G razy V. Dalej. To oznacza również, jeśli skrócimy sobie to równanie przez obydwie strony równania, przez G i przez V, to widzimy po prostu, że otrzymujemy równanie następujące. Gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy. Ja tutaj na pozostałych rysunkach też oznaczę już gęstość cieczy przez ρ. Więc dalej zobaczmy, co się dzieje, kiedy ciężar jest mniejszy od siły wyporu. Jeśli zanurzymy ciało, to wtedy ono zostanie wypchnięte, bo siła wyporu będzie większa od ciężaru, czyli mimo naszych prób utopienia ciała, ono będzie wyskakiwało do góry z pewnym przyspieszeniem A. No i żeby ten warunek był spełniony, no to oczywiście musi być spełniony taki warunek, żeby gęstość ciała była mniejsza od gęstości cieczy. No i kolejna sytuacja, to jest sytuacja, kiedy ciało pływa. No, jeżeli pływa, to znaczy, że ciężar jest równy sile wyporu, a to oznacza, że gęstości są takie same, ale tylko wtedy, kiedy całe ciało zanurzone w cieczy pływa. Rozważmy teraz sytuację pływania ciał jeszcze raz, dokładniej. A więc jeśli jest pływanie, to ciężar jest równy sile wyporu Archimedesa, tak jak to pokazuje ten rysunek, czyli W jest równe Q. I jak podstawimy sobie to oczywiście za siłę wyporu, gęstość tej cieczy razy objętość części zanurzonej, bo tylko ta część zanurzona wypiera wodę, i razy G. I z drugiej strony to musi być równe ciężarowi ciała, czyli gęstość ciała razy objętość i razy G. Przez G możemy skrócić i widzimy, że ta część, która jest zanurzona w cieczy, jest na tyle zanurzona, na ile gęstość ciała, jak ma się gęstość ciała do gęstości cieczy. A więc głębokość zanurzenia zależy od stosunku tej gęstości ciała do gęstości cieczy. Teraz, jeśli nas interesuje, jaka część jest wynurzona, no to oczywiście od tej całej objętości musimy odjąć objętość, która jest objętością części zanurzonej. Po podstawieniu tych relacji otrzymujemy następującą, że objętość części wynurzonej jest równa 1 minus gęstość ciała przez gęstość cieczy razy V. Policzyłam to po to, żeby uzmysłowić sobie, jak wygląda sytuacja, kiedy zbliżamy się do kry lodowej. Ze względu na to, że stosunek gęstości lodu do gęstości wody jest równy 0,9, to wiemy, że oczywiście kra lodowa pływa w wodzie i problemem jest, jaka jej część jest zanurzona albo też jaka część jest wynurzona. Więc jeśli policzymy sobie część wynurzoną, korzystając z tej formuły, którą policzyliśmy przed chwilką, to widzimy, że jest to zaledwie 1/10 objętości całej kry lodowej, więc nic dziwnego, że dla pewnych problemów wprowadza się taki slogan, że jest to, jeśli pojawia się czubek góry lodowej, bo możemy tylko obserwować czubek, a cała reszta jest 0,9 objętości, jest zanurzone pod wodą. Dobrze w tym miejscu sobie zadać takie pytanie, ile waży statek? Proszę się chwilę zastanowić, zatrzymać film i włączyć za chwilę. Statek waży zawsze tyle, ile waży woda wyparta przez ten statek. Dziękuję bardzo za uwagę.